Spokojnie, Misty, to twój pierwszy dzień pracy, będzie dobrze. A uczniowie na pewno będą mili? Dziewiąta godzina. Czemu ta lekcja trwała godzinę, a nie 45 minut? O co ci chodzi? Przecież jest dopiero 8:45. Chyba ślepy nie jestem. Proszę, godzina ci się przestawiła w telefonie. Czyli jednak cuda nie istnieją. Niepotrzebnie się bałam, ta klasa wcale nie była zła i przyjemnie mi się prowadziło z nimi lekcje. Teraz mam lekcję z klasą, w której będę wychowawcą. Spokojnie, ta klasa na pewno będzie tak samo fajna jak poprzednia, a może nawet i lepsza. Daj te skrzydełka. Ja nie wiem, co tutaj robię, tym bardziej, że są wakacje. Do widzenia. Przestań, bo zadzwonię na policję. Nie żartuję. Dziewięć! Dziewięć! No dalej. No dawaj. Dzwoń. Wiesz, jakie są trzy najgroźniejsze rasy psów? Jakie? Pierwsza to policja. Druga to CBA, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne. A trzecia rasa najgroźniejsza to... FBI, open up! Miała być policja, ale okej. A few moments later. Widzimy się na matematyce, CDN-dzik. Proszę wejść. O co chodzi? Ja chciałem się zapytać, czy mógłbym zmienić klas. A co ci nie pasuje w obecnej? Jeśli mam ci pomóc, muszę wiedzieć. No bo chodzi o to, że... jest taka jedna dziewczyna, od której chciałbym się uwolnić. Jounty, gdzie jest pani dyrektor? Nie mam bladego pojęcia. A dlaczego jesteś w jej gabinecie? A kto mi zabroni? Jak chcesz, możemy poczekać na nią i ją poprosimy, żeby przeniosła cię do klasy ze mną. Wiesz co, nie trzeba. Poczekaj. Może chcesz się chociaż przelecieć, tak po przyjacielsku oczywiście. Przykro mi, ale moje skrzydła nie nadają się do latania, więc niestety nie mam jak. To nie problem. Puść mnie, 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 puść mnie. Gdzie jest Andrew? To ja się staram być dla ciebie miła i cię ratuję, a ty chcesz zmienić klasę, żeby się mnie pozbyć. Już nie pamiętasz naszego pierwszego spotkania w dzieciństwie? Ale ty jesteś kut.
Witajcie drodzy uczniowie, dzisiejszym tematem lekcji jest rodzaje dziuń w Gacha. Pierwszy rodzaj dziuni to dziunia łagodna. Oczywiście jak wszystkie dziunie posiada makijaż. Nie ma zbyt wielu włosów, tylko tyle ile przeciętny mieszkaniec. I zazwyczaj ich kolor włosów nie jest oczojebny różowy. Kolejny rodzaj dziuni to oczywiście dziunia pospolita. Jak sama nazwa mówi, to są najczęściej spotykane dziunie. Najczęściej mają oczojebne różowe włosy, blond włosy lub oczojebno-różowy blond włosy. Posiadają duże spódniczki lub spódniczki o dość dużej średnicy. Kolejna dziunia to... Uwaga na oczy! To co tutaj widzicie to oczywiście hardkorowa dziunia. Czyli 5 kg makijażu, niewyobrażalnej ilości włosów o okropnych oczojebnych kolorach i spódniczki o średnicy 2 metrów i niestety często pokazują brzuch. A tutaj mamy bardzo ciekawy rodzaj. Ktoś wie co to za rodzaj dziuni? Ja wiem. To jest bardzo rzadki okaz dziuni leśnej. Dokładnie tak, jak dobrze, że w naszej szkole nie ma dziuni. Przepraszam, że przerywam lekcję, ale chciałabym wam przedstawić nowego ucznia w naszej szkole, który będzie chodził do waszej klasy. Mam nadzieję, że dobrze ją przyjmiecie. Witajcie, jestem Monika. Ktoś ma sposób, co zrobić, aby wasz eks do was wrócił? Coś się stało? Tragedia się stała, dziunia leśna dołączyła do naszej szkoły. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Hej kacydendzik. Spokojnie, nie potrafię się na ciebie długo gniewać. Może pójdziesz ze mną na dach? Wybacz, ale na razie nie mogę. Hejka, Andrew. Dobra, nieznana, ja już muszę iść. Do jutra. Chcesz zarobić 5 złotych? A co muszę zrobić? Darmowe ciastka. Kinga, co ty odkwaczasz? Ja tylko. Po co ci ten nóż? To nie jest mój, tylko Kingi chyba chciała zerżnąć Yonti. Że co? Ona w sumie od dawna się podkochuje w Tedyny, ale jeszcze nigdy nie aż tak, żeby się zamieniła w Yander. Poczekasz chwilkę na mnie. No co? Andrew jest mój. Andrew jest mój. Mój. Niebo mój. Mój. Niebo mój. Mój. Niebo mój. Mój. Niebo mój. Myślisz, że się ciebie wystraszę tylko dlatego, że jesteś hybrydą wilka i demona? Tak. Ja za to znam kolesia, który zna kolesia, który jest pacjentem osiedlowej lekarki, która ta ma siostrę, która kolegują się z inną dziewczyną, która ma chłopaka, który ma kuzynkę, którą rzucił chłopak, który miał brata, który miał pradziadka, który miał kolegę, który miał mamę, która miała ojca, który znał kolesia, który miał wujka, który miał chłopaka, co znał geja, który lubi Yuri i znał faceta, co jest hybrydą diabła, wampira, demona i tygrysa.
Więc nie robisz na mnie wrażenia, złotko. Nie zapominaj, że dodatkowo jestem hybrydą anioła kota. Dodatkowo jestem jeszcze. Czyli niegroźny, wesoły aniołek, słodki kotek. I smaczny owoc. Dziewczyny, uspokójcie się, jeszcze wczoraj zachowywaliście się całkiem inaczej, dlatego powiedzcie mi, co się z wami stało. Puść mnie. Puszczę cię, jak się ze mną umówisz. Tu serio dzieje się coś nie tak. Musisz mi pomóc? Nie. Stara, ja mówię serio. Daj mi spokój, nie chce mi się. Jak dobrze kojarzę, wczoraj mieliście lekcję o dziuniach. I dzisiaj w naszej szkole zauważyłam jedną dziunię, to chyba dziunia łagodna, nie wiem, bo jeszcze nie miałam tej lekcji. To jest akurat bardzo rzadki okaz dziuni leśnej. Mniejsza z tym. Jeśli mieliście lekcję o dziuniach, mieliście też wskazówki, jak się przed nimi bronić. Więc błagam, powiedz mi, jak się przed nimi bronić, boję się, że zachoruję na dziuniozę, już bym wolała zachorować na koronawirusa. Ja tego nie wiem. Jak ty możesz tego nie wiedzieć? Okej, rozumiem, że większość lekcji jest nudnych i bezużytecznych, no i nie chce ci się ich słuchać, ale ta lekcja na pewno nie była aż taka nudna i bardzo była przydatna w życiu, więc jak mogłaś nie słuchać na tej lekcji, to oznacza, że pozostaje nam tylko czekać na apokalipsę. Albo raczej dziunopokalipsę. To nie tak, że nie słuchałam na lekcji, tylko na początku lekcji dołączyła do nas nowa uczennica. Tą uczennicą była właśnie ta dziunia, więc nasza nauczycielka musiała przerwać tą lekcję. Czyli mam rozumieć, że ta dziunia chodzi do twojej klasy? Jakim cudem ty jeszcze żyjesz? Nie mam bladego pojęcia, możliwe, że święta kaczka z Asyżu mnie chroni. Czekaj, wpadłam na pewien pomysł. Wynajmiemy mordercę, który wymorduje naszą dziunię leśną. Jedno pytanie, skąd ty weźmiesz 20 tysięcy złotych? A po co mi tyle pieniędzy? No wiesz, my tu teraz mówimy o morderstwie. Więc raczej morderca będzie chciał dużo pieniędzy, na przykład raz w jednym filmie morderca za zabicie jednej osoby chciał 20 tysięcy złotych. Masz może fokę? Niby po co mi foka? Otworzymy okno, po czym wywalimy przez nią fokę, nagramy to, damy ja YouTube'a z tytułem Foka uczy się latać. Albo jeszcze lepiej. The seal is learning to fly. Angielskie tytuły zwykle przywołują więcej ludzi, a takie głupie filmy często zyskują po kilka milionów wyświetleń. Jeśli nasz film będzie miał 20 milionów wyświetleń, będziemy mieć za mordercę i jeszcze kilka drobnych na lody. Wolę żelki. No to będziemy mieć na morderce i kilka drobnych na lody i żelki. A jeśli nie dobijemy mniej niż 20 milionów, tylko na przykład 5 milionów, to nagramy jeszcze kilka innych tego typu filmików. Wszystko fajnie, tylko że my dalej nie mamy foki. W takim razie plan B, wynajmiemy myśliwego. Tylko że myśliwi polują na zwierzęta leśne, a nie dziunie leśne. W takim razie. Może po prostu pójdziemy do nauczycielki Misty, spytamy się, jak się bronić przed dziuniami i się przy okazji spytamy, czy możemy kupić jeden z jej kubeczków UW. Nie ma mowy, to jest za proste. Ale ja bym bardzo chciałabym mieć jakiegoś kubeczka UW. Trzeba skądś wykombinować tą fokę. A ona skąd tutaj i skąd ta muzyczka? Nie mam bladego pojęcia, ale mi to kompletnie nie przeszkadza. Odwal się, ile razy mówiłem, że nie jestem gejem. A ta eks nie jest przypadkiem aseksualny. Znów mi do brata zarywają. Na szczęście wiem, co robić. To mi się tylko przewidziało, na pewno jeszcze nie jest tutaj aż tak źle. Kali. O co chodzi, pani dyrektor? Nie wiem, czy pamiętasz, ale dzisiaj w naszej szkole mieli wystąpić pewni ludzie, którzy przedstawią prezentację o zwierzętach, ale przydarzył im się mały wypadek i nie mogą dzisiaj przyjść. A dobrze wiem, że znasz się na zwierzętach, więc może ty byś chciała za nich przedstawić jakąś prezentację o nich i omówić kilka ciekawostek.
Wiem, że takie coś w normalnej szkole by nie miało miejsca, ale po pierwsze to szkoła wariatów, po drugie to gacha klub, a po trzecie wszyscy się już cieszyli, że pominie ich matematyka, chemia i fizyka. To jak zgadzasz się? Oczywiście. Co to jest łagras? W takim razie zaraz wam powiem. Najpierw kilka słów o tym stworzeniu. Ktoś może wie, co to za zwierzę? To jest kaczka. Dokładnie. I chyba sami przyznacie, że to zwierzę jest mega urocze. Dobra, teraz pytanie, czy widzieliście kiedyś kaczki, które pływają w wodzie w zimie lub chodzą po śniegu? Ja osobiście wiele razy widziałam kaczki pływające w lodowatej wodzie. Widząc taki widok, pewnie w głowie mieliście pytanie, czy nie jest im za zimno. Odpowiedź brzmi nie. Kaczki w swoich płetwach nie posiadają naczyń krwionośnych i nerwów, więc zwyczajnie zimna nie czują. I proszę, nie karmcie dzikie kaczki chlebem. To jest dla nich śmierciowe żarcie, może u nich powodować osteoporozę, brak umiejętności latania, a w najgorszym wypadku śmierć. Dodatkowo niedojedzone kawałki gniją, idą po wodę, zanieczyszczają ją i po ptakach. To znaczy po rybach. U ludzi pole widzenia wynosi 180 stopni, a u kaczek aż 300 stopni. Jak wiadomo, istnieją kaczki i gąski, mimo że są podobne, nie są to te same zwierzęta. Ale istnieje rasa kaczek o nazwie mularde, czyli kaczko-gęsi. Kaczki potrafią rozpoznać ludzkie twarze i głosy. Na dodatek są to inteligentne stworzenia, potrafią się bawić zabawkami, rozumieć polecenia i prosić o przytulanie. Więc jeśli wasi rodzice nie chcą się zgodzić na psa, wiecie, co macie robić. A najwyżej spotkaną kaczką była pewna krzyżówka, która leciała na wysokości 6 km i 400 metrów. No i wszystkie pióra kaczki są wodoodporne. Kury i kaczki, czyli dwa moje ukochane zwierzęta, są dosłownie wszędzie, dodatkowo kur jest więcej na świecie niż ludzi. Jedynym kontynentem, gdzie nie ma kur i kaczek, to Antarktyda. Dodatkowo kury, kaczki i wszystkie ptaki były kiedyś dinozaurami. Czyli wszystkie dinozaury wyewoluowały na ptaki, jakie dziś znamy. Teraz, wiedząc, jakie kaczki są słodkimi i niesamowitymi zwierzętami, możemy przejść do łagras, ponieważ to ma związek z kaczkami. Łagras oznacza tłusta wątroba, czyli już pewnie domyślacie się, o co chodzi. Ale ja wam bardziej przybliżę ten temat. Starożytni Egipcjanie często żywili się kaczkami i gęsiami i zastanawiali się, dlaczego czasami ich wątroba smakuje lepiej, a czasami smakuje mniej lepiej. No i okazało się, że kaczki krótki czas przed migracją jedzą dużo więcej, żeby mieć energię na długi lot, i przez to wtedy ich wątroba smakuje lepiej. Ale przejdźmy do współczesnych czasów, pokażę wam, jak to teraz wygląda. No więc około 2 tygodnie przed ubojem kaczki i gęsi trzyma się w takich oto klateczkach, w których nie mogą się wyprostować. Kaczki są karmione 2 razy dziennie, a gęsi 4 razy dziennie, a jak się ich karmi? W taki sposób blokuje się ich ciało oraz głowę, następnie na siłę wpycha się im rurkę do przełyku i daje im się dużą ilość jedzenia. Cudowny widok, prawda? Dodatkowo przez takie karmienie może dojść do infekcji, no i niestety wiele kaczek i gęsi nie dożywa do końca tego procesu. W Polsce co prawda od ponad 20 lat jest zabronione hodowanie zwierząt w taki sposób, ale nie jest zabronione importowanie i sprzedawanie foie gras. W takim razie smacznego. Myślę, że mogę powiedzieć też parę słów o aksolotlach, ponieważ nie są to zbyt popularne zwierzęta, a szkoda. No więc ten płas zamieszkuje wody meksykańskie i ma szybkie zdolności regeneracyjne. Przez to są obiektem do badań. Jednemu nawet przeszczepili głowę. Ale na szczęście zabronili spożywanie aksolotlów, ale za to nie zabronili hodowania je w domach. To tyle, co miałam wam do powiedzenia. Dziękuję i dobranoc. Walić, że jest 10 godzina rano. Czyli chcesz mi powiedzieć, że Tex przyszedł wczoraj punktualnie na lekcję? Zgadza się. Ta jasne. Prędzej bym uwierzyła, że foka spadła z nieba. W moich myślach to wyglądało o wiele lepiej. Nieważne, pokaż, jak to wygląda na nagraniu.
Ja tego nie nagrałam. Że co? Don't be racist, I am a building. Powiedz, że to nagrałaś. Nie nagrałam. A to dla kogo? Dla Cdybny. Mogę wiedzieć, od kiedy on ci się podoba? Tak szczerze to sama nie wiem. Życz mi powodzenia. W końcu się z kimś hajtnie. Wybacz, jakoś cię nie zauważyłam. A ten tulipan dla kogo? Dla Cydyny. On jest przecież mój też, Mato. Niby od kiedy? Przecież mówiłam ci przed chwilą, że te czekoladki są dla niego i że mi się podoba. Coś nie kojarzę. Z tego co kojarzę, to się przyjaźnimy, a przyjaciel chyba nie powinien odbierać komuś drugiej połówki. Z tego co kojarzę, to się przyjaźnimy, a przyjaciele chyba powinni się dzielić. Ale on to akurat jest mój i tylko mój. On będzie mój. A właśnie, że mój. Mój i tylko mój. Kto pierwszy, ten lepszy. W takim razie ja pierwsza się z nim umówię i dam mu prezent. Ty mała gnido. On jest mój. Skąd ty to masz? Sama nie wiem, chyba magia filmu. Ciekawe, czy też tak umiem. Umiem. Czekaj, powinno być sprawiedliwie. Dobra, teraz jest okej. Jakim cudem znaleźliśmy się tutaj? Nie wiem, możliwe, że to też magia filmu. W takim razie walkę czas zacząć, nagrodą będzie życie i randka z Cydyny. Zgoda, w takim razie zaczynajmy. Pozwólcie, że to zabiorę. Hentaje mają po miliony wyświetleń? Że co? No ciebie się pytam, bo ja nie wiem, nigdy nie oglądałam żadnej hentai. Ale o co ci chodzi? Dobra, na pewno mają po miliony wyświetleń i nie brakuje przecież zboczeńców na tym świecie. Ale powiedz mi, do czego ty zmierzasz? Skoro nie wychodzi nam nagrywanie, że tak to ujmę, normalnych filmów, to pomyślałam, że może nagramy hentaja Yuri. Czy ktoś tu powiedział Yuri? Zostawcie mnie w spokoju, proszę. Księć, ty też? Co, ja też? Nieważne. Dzięki. Hejka, Cydyny, masz jakieś plany po szkole? Mogłabyś chwilkę poczekać na mnie? Lepiej zostawcie mojego brata, bo mam krzesło i nie zawaham się go użyć. Okej, to kto będzie grał nauczycielkę? Mi się wydaje, że bardziej ty wyglądasz na nauczycielkę. Okej, to może zróbmy tak, że wszyscy będą wychodzić z klasy i potem podłożymy dźwięk dzwonka. I ty będziesz szła na końcu, ale ja ciebie zatrzymam pod pretekstem, że chcę z tobą omówić oceny, ale zamiast tego potem zacznę i potem to się jakoś rozkręci. Spokojnie, to wszystko będzie tylko na niby. Tylko żeby to zrobić, potrzeba kilku osób do nakręcenia tej początkowej sceny. Na pewno będą się dopytywać, po co nam są potrzebni i jaki film chcemy nagrać. Będziemy musieli im powiedzieć, ale jak wyjdą, otworzą drzwi i będą dalej patrzeć, co my robimy. Nie zniosę tyle widoków na mnie, kiedy mamy nagrać te okropne sceny. I potem cała szkoła będzie to oglądać i dotrze ten film do mojej mamy i w najlepszym wypadku wyrzuci mnie z domu, a w najgorszym da mi szlaban na hetalię. Chyba w najgorszym wypadku wyrzuci cię z domu. W najlepszym przecież hetalia to życie. Dobra, to zróbmy tak, że będę siedzieć w klasie, potem wejdziesz i spytasz się, czy pani mnie wzywała, i niby będę mówić o ocenach, aż pomału będę to zaczynać. Tylko musi nas ktoś jeszcze nagrać. Ja z wielką chęcią was nagram.
Mam dość, nie będzie żadnej chętaj, niech już zachoruje na tą dziuniozę, przynajmniej matka mnie nie wydziedziczy z domu. Hej, kacudyny! Mam dla ciebie kwiatuszek. A ja prezencik. Kwiatki są większym znakiem miłości, prawda? Lubisz niebieski kolor, prawda? Hejka, Andrew. Dalej się nie dowiedziałam, czy masz przypadkiem czas po szkole. Nie ma, bo zabieram go po szkole do kina. A czy ktoś pytał ciebie o zdanie, bo ja na pewno nie. Przez ciebie Andrew uciekł. Chyba przez ciebie. 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 Może skoro nie wychodzi nam nagranie filmiku, żeby zebrać pieniądze na mordercę, to może my spróbujemy ją zamordować. Tylko jest jeden problem. Jaki niby? Jesteśmy w filmie u Kalachutki. No i co w związku z tym? Co się stało z tym nożem? Po prostu znikł, bo w filmach Kalachutki nie istnieje coś takiego jak zabijanie czy mordowanie. Chwila, to w jaki sposób morderca miałby zamordować naszą Dziunię? O tym nie pomyślałam. Chociaż czekaj, mam pomysł. Chodź ze mną. Cydyny. O co chodzi? Nauczycielka Misty powiedziała mi, że jutro robi kartkówkę z matematyki. Więc proszę, tutaj ci spisałam odpowiedzi do jutrzejszej kartkówki. Cydyny, bo chodzi o to, że jutro robię kartkówkę. I proszę, masz tu odpowiedzi. Hejka, Cydyny. Hejka, Nati. Muszę ci coś powiedzieć. O co chodzi? Kocham cię. Ja też cię kocham. Poważnie? No tak, przecież jesteś moją siostrą. Tylko że ja cię tak kocham, kocham. Nati, uspokój się, przecież to kazirodztwo. Mam to gdzieś. Run. Kali, musisz mi pomóc ze wszystkimi, dzieje się coś dziwnego nawet na... Cydyny, bądź cicho. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale ja cię po prostu kocham. Kali, jeśli chcesz mi poprawić humor, to nie jest to najlepszy moment. Poza tym mówiłem ci, że wtedy to było chwilowe zauroczenie i już. Czekaj, czy ty mówiłaś poważnie? No oczywiście, że tak. A to prawda z tym, co mówiłeś, że mnie kochałeś, może jednak to uczucie jeszcze nie minęło, więc możemy spróbować, prawda? Nie, nie, nic takiego nie mówiłem, musiało ci się coś pomylić. Ale to nie oznacza, że nie możemy spróbować. Kali, puść mnie, co się z wami wszystkimi stało? Nie, Kali, nie pozwolę, żebyś zdradziła moją siostrę. Przecież z nikim nie jestem, no chyba że z tobą. Cydyny, gdzie ty jesteś? Co to było? Jakie one są urocze? Co się stało? Już pamiętam. Czy ja serio powiedziałam Cydyny, że go kocham? Ale wtedy to nie mogłam być ja, przecież ja go w ogóle nie kocham, poza tym jestem z Natiką, to ją kocham. W tej szkole nikt nie może być sobą, przecież Kinga i Yanti nie są Yander ani Kusia, uważa tylko, że Cydyny jest kute, a reszta go w ogóle nie kocha. Tylko co zrobić, żeby znów byli sobą?
No tak przecież kaczki kocham jak nic innego i dzięki nim stałam się normalna. Muszę znaleźć Nati. Na pewno ci się uda, wiem, że mnie nie zawiedziesz. Widziałaś gdzieś CDN dzika? Tak się składa, że właśnie go widziałam i chciałam cię do niego zaprowadzić. No i gdzie niby jest ten CDN? Co ty chcesz zrobić? Co ty odwalasz? Przecież ja będę z CDN-em. Ja ci tylko chciałam coś pokazać. Proszę. No i co dalej? To co ty w końcu kochasz? Rzuć nim. Błagam cię, rzuć nim. Nie teraz, Nati. Chwila, czy ja mówiłam Cydyny, że go kocham? To przecież jest niemożliwe, wyrzekam się siebie. Nati, uspokój się, wtedy to nie byłaś ty i mam do ciebie prośbę. Mogłabyś dać księdzowi tego króliczka i potem ją tu przyprowadzić. No okej, ale skąd wzięłaś tego królika? Magia filmu. Nieznana. O co chodzi? Skoro ci się podoba Cydyny, to może byś mu dała jakiś prezencik. Masz rację. Może byś mu dała tego misia. Jeszcze tylko kot. Rosyjka. Wiecie co, ktoś może jeszcze bardzo kochać. Kinga chyba kocha lisy lub lody. Ale ona tak czy tak kocha Cydyny, więc nam nie pomoże. Dobra, nieważne, we piątkę sobie poradzimy, tylko muszę jeszcze znaleźć Cydyny. Tu jesteś, wszędzie cię szukałam. Cydyny, spokojnie, ja już jestem normalna i chyba wiem, co zrobić, żeby znaleźć źródło problemu. No więc co takiego ustaliłaś? Wszyscy, którzy zaczęli się w tobie podkochiwać, byli wcześniej na zewnątrz, więc żeby sprawdzić, co się dzieje, pójdziesz tam, a za chwilę podejdzie nieznana i po prostu będzie się zachowywać normalnie, wtedy sprawdzę, co się dzieje. Nati, jakby nieznana znowu nie była sobą, pokaż jej misia. Dobrze. Znalazłam winowajcę. Błagam, wszyscy, tylko nie ona. Zamknij się, musiałam się w końcu zemścić za to oko, a dobrze wiem, jak nienawidzisz, kiedy wszyscy cię ciągle podrywają. A mam ci przypomnieć, jak w szkole kłamałaś chłopakom na mój temat, żeby mnie pobili, albo jak mnie zmusiłaś do miłości? Masz to wszystko odkręcić. A jak tego nie zrobię, to co mi zrobisz? Dobry pomysł. No dobra, odkręcę to, tylko weź ode mnie tą kaczkę. Chyba już lepsze dwie podkochujące się w tobie dziewczyny i jedna zauroczona niż dwie jander i cała szkoła w tobie zakochana. Są dwie kalchutki. Kalchutka w rzeczywistości jest aniołem. Kalchutka w rzeczywistości miała siostrę bliźniaczkę, która zmarła. Święto kaczko z Asyżu, to ty. Zgadza się. A jak myślisz, kto powstrzymywał widzów przed zabijaniem, kiedy ciebie nie było, albo kto dał kaczki blisko ciebie wtedy, kiedy nie byłaś sobą? Ale dlaczego przybrałaś akurat moją formę? Powiedzmy, że nie znam większej miłośniczki kaczek niż ty. Nie wierzę, że cię w końcu spotkałam. A czy kiedykolwiek zobaczę ciebie w prawdziwej formie? Pożyjemy, zobaczymy. Tak w ogóle, rozejrzyj się, wśród ciebie jest pełno widzów, więc może czas zakończyć odcinek jakąś fajną piosenką. No nie wiem, to nie był jakiś dobrze zrobiony godzinny film i nie umiem tworzyć piosenek. A myślałam, Kali, że cię znam, błagam cię, to jest gacha, tu ludzie biorą piosenki YouTube, znam tylko jedną serię z gacha, gdzie tworzą własne piosenki, no i może to nie był godzinny film z twoimi animacjami, ale chyba nie zaszkodzi dać piosenkę do filmu z widzami.
I z tego co pamiętam, znasz chyba jeden film animowany, który strasznie lubisz i tam była pewna piosenka, która daje ludziom wiarę w lepsze życie, a chyba takie coś lubisz najbardziej, więc może ta piosenka się nada. Lecz wiem, że stać nas na...